Critical Ops Polska, link w opisie. Także cześć, jestem Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie update 1.10 i to co wiemy z informacji dostępnych każdemu na stronie Critical Opsa, oficjalnej stronie tej gierki. Także zapraszam Was do oglądania, do subskrypcji, komentowania itd., itd. Także okej, zacznijmy od razu jak najszybciej, żeby jak najszybciej Wam te informacje przekazać. Nowy update 1.10 jest jednym z największych update'ów. Będzie on zawierał nową mapę do defuse'ów, do najważniejszego trybu w tej grze, czyli do ranked'ów. Będzie to mapa port, którą już znamy z na przykład trzech screenshotów miejscówek oraz ogólnie wiemy jak ta mapa już ma rozrysowanie, jeżeli chodzi o minimapę. To wszystko zostało nam już w miarę podane, także ogólnie ta mapa nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Będzie dodatkowo jeszcze nowy, limitowany czasowo event game mode, czyli ogólnie jak mieliśmy teraz sharpshooter game, tak teraz najprawdopodobniej będziemy mieć coś nowego. Obstawiam, że będzie to związane z nową bronią, czyli z nowym SMG. Jako SMG ja bym stawiał, że to będzie MPX, ponieważ tylko to SMG mi przychodzi do głowy, gdyż żadnego innego tak jakby nie kojarzę z takich niepoznanych, nie już w grze rzeczy, no nie? Czyli tak jakby no nie mamy jeszcze żadnych informacji odnośnie żadnego nowego SMG, a tylko MPX był takim wielkim boom, jeżeli chodzi o ukryte pliki w grze. I to właśnie MPX było pierwszą brońką, nad którą właśnie była taka wielka burza, że hej, wchodzi nowa gierka, nowa brońka do gierki, no i to będzie nowe SMG. A wtedy nasi deweloperzy powiedzieli, ha, gówno, i weszło nowa brońka, czyli Winchester. No nie, więc tutaj też no, nie powiedziałbym, że na 100% będzie to MPX, bo oczywiście ten MPX może w ogóle nigdy nie być w gierce. Może na przykład być to tak samo jak z Developer Gunem, gdzie Developer Gun dla zwykłej społeczności Critical Opsa nigdy nie był dostępny, tylko dla deweloperów. I no, jeżeli nie kojarzycie tej broni, no to to byłby Assault Rifle z lunetką. Także no, jedna z rzeczy potrzebnych tej gierce według mnie, a no nie ma go z jakiegoś powodu. Oczywiście tam on miał tam pewne boosty, które twórcy sobie wrzucili do tej bronki, żeby się po prostu pobawić, no nie? Ale po usunięciu tych boostów, po zmniejszeniu damage'a i zwiększeniu recoila, no to mogła być to naprawdę normalnie grywalna brońka, no nie? Natomiast jeszcze jak dotąd ta brońka nie pojawiła się w gierce, więc też nie byłbym pewny co do MPX-a, no bo możliwe, że on też nigdy w tej gierce się nie pojawi. No i dobra, także będziemy mieć też nowe kamienie milowe do nowej broni oraz do SWD Dragunowa, którego znamy już z poprzednich chyba dwóch albo no poprzedniego update'a, no nie? Dodatkowo jeszcze będziemy mieć zmiany na mapie Legacy. Najprawdopodobniej będą to nie tylko zmiany graficzne, ale też i na przykład niektórych miejscówek, tak jak było to na plazie, gdzie na przykład teraz wbicie na Bombsite B jest o wiele cięższe, jeżeli chodzi o walkę w domku, bo najczęściej to właśnie domkiem tam się tak walczyło. Teraz domek jest o wiele łatwiejszy do zabicia ze strony antyterrorystów i tak dalej. Także myślę, że tutaj też zmiany takie na Legacy mogą tak jakby być. Czyli na przykład drzwi, na których najzwyklej się kampi z AWP-ą, no mogą być jakoś zmodyfikowane, że to kampanie będzie uniemożliwione. No i okej, dodatkowo jeszcze będzie customizable, czyli tak jakby będzie można zmieniać minimapę, przyciski na menu, chociaż nie wiem jak to można przetłumaczyć. Według mnie to nie jest tak jakby dosłowne tłumaczenie menu button, tylko będzie to chodziło o to co nasza postać trzyma w ręce, jak jesteśmy w menu, oraz na przykład będzie można zmienić jej background. No ale to jest moje przypuszczenie, to nie jest żadna potwierdzona informacja. Customizable minimap. Tutaj według mnie będzie to po prostu można zmienić wielkość kropki oraz po prostu przesuwać tą minimapę wielkość kropki. Wielkość kropek przeciwników i naszych sojuszników. Czyli tak jak mamy na minimapce te kropki, hej, tutaj jest typiarz, może będzie według mnie zmniejszyć te kropki, żeby były po prostu bardziej przejrzyste dla osób, które na przykład mają mniejszy ekran, a też chciałyby fajnie sobie popykać. No nie, w sensie rozumiecie o co chodzi, no nie? Na iPadach o wiele większa jest mapka, no to
tak jakby większe mogą być kropki. No, tak jakby według mnie tak można by było to wytłumaczyć. No i dodatkowo jeszcze jest napisane Custom Animations Reload i Inspect. Do Reloada nie mam pojęcia, jakie mogą być zmiany, no bo jednak Reload to Reload, tak? No zmieniać magazynek i tyle. Ale co do inspektowania broni, czyli do ich oglądania, no to tutaj na przykład może być to wielka rzecz, że na przykład podrzucamy sobie rewolwerem albo jakoś bardziej machamy akaczem, żeby to było takie bardziej fancy. Kto to wie? No na razie nikt, ale być może to właśnie zapełni nam lukę, w której mamy napisane, że więcej w przyszłości może być rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? To taka miejsce, gdzie no, nie jest jeszcze zapełnione. No nie, tam mamy takie napisy więcej, no i to więcej będzie w przyszłości. No i tak jakby to możliwe, że właśnie zapełni tą lukę. No i co? Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Jest naprawdę bardzo, bardzo duży update. Bardzo ciekawi mnie to, jak on się rozwiąże i co tak naprawdę będzie za tymi niektórymi hasłami przemawiało. No i to by było na tyle z mojej strony. Omówiłem wam mniej więcej, jak ten update wygląda, co wydaje mi się, że powinno być. To by było na tyle. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, komentarz i lajka pod filmem. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, no i na razie. Hej!